Witam serdecznie, tutaj Extremum Game, gramy w Apex Legends. Piąty sezon mamy, wylosujemy sobie standardowo pakiet Apex. Zobaczymy, co wylosujemy dzisiaj. O, skórkę mam. I to jest fajna skórka, powiem wam, bo jest taka trochę moroj, że tak bym to ujął, więc fajnie można się schować gdzieś w krzaczorach. Od razu wyposażę tą postać w tą skórkę. Watson, nie mamy tej postaci. I sztandar Watson, też nie mamy tej postaci. Dobra, dzisiaj gramy lobą, bo mieliśmy grać w tym sezonie tylko lobą, także zaczynamy grę. Możecie napisać, czy ta nowa postać wam odpowiada w komentarzu, czy jednak wam nie przypadła do gustu. Jeżeli nie macie z kim grać w Apex Legends, to zapraszam też na mojego Discorda. Zbieram graczy do tej gry. Link macie w opisie. No dobra, zabawmy się trochę. Zaczynamy walkę. Szybko przejdziemy sobie. Odbieramy bronię. Nie lubię grać strzelbami, nie wiem jak wy. Ale w tej grze to strzelby mi nie odpowiadają. Loba ma tą fajną funkcję, że widać, gdzie są te znajdźki, gdzie warto przejść. Jeden gość już wyszedł, a do tamtego nie zdążę, bo jest za daleko. Także lipa. 45 sekund, nie mogę się wychylać. Trudno, będziemy grali sami. Żyjemy tego. Przygotowuję sklep. Mój ulubiony rodzaj łupu. Cały dla mnie. Słyszałem, dobra. Rzucam moduł skoku. Kurde, ale się przeteleportowałem. Oj, kurde, przegrałem. Ale powaliłem jednego wroga. Rozegraj dwa mecze i powal 8 wrogów. Postaramy się to zrobić. 6 wrogów nie wiem, czy mi się uda w tym odcinku zabić. Zobaczymy. Teraz ja decyduję, gdzie lądujemy. Może wylądujmy tam w lawie. To dobre miejsce na lądowanie. Tutaj może. Podoba mi się to miejsce. Najlepiej wybierać miejsca, które się nie rzucają w oczy. Tak, amunicję już mamy przygotowaną. Tej strzelby za bardzo nie lubię. To jest jednostrzałowa, dosyć mocna jest, ale dobra, mamy takie podstawowe rzeczy. Strzelby zrezygnuję, wezmę sobie energetyczną broń. Energetyczna broń jest nawet w porządku, tylko długo się rozkręca. Tam już mogą być wrogowie. No ale się przekonamy, już są, dobra. Potrzebuję czegoś, sprawdzam tutaj. Skanuję obszar, jestem pod ostrzałem. Jak tam wejść? Kurde. Nie zdążyłem. Ale w głupi sposób zginąłem, no. No i cóż, znowu przegraliśmy. Może kiedyś nam się uda wygrać. 2 rozegrane gry, także jeszcze nam pozostało załatwić 4 wrogów. Chyba w tym odcinku mi się nie uda tego zrobić. Myślę, że to będzie ostatnia gra. Znam wszystkie ścieżki. Wszystkie prowadzą. Ten skin od tej postaci to jest niezły. Kurde. Na łysa ją zrobili. Te postacie są straszne w tej grze. Lepiej chyba przejść do budynku większego. Będziemy bezpieczniejsi, o ile się da do niego wejść. To jest chyba trójstrzałowiec, z tego co pamiętam. 3 seriami strzela. Na razie mamy jakieś tam znajdźki. Tutaj nic raczej nie znajdziemy ciekawego, co by było epickie. Ale plecak mamy standardowy. Coś do strzelby, może że Ewę znajdziemy, to zostawię. Na razie sobie pozbieram. Energetyczna broń jak najbardziej. Ta broń jest taka sobie. Ale chyba wezmę sobie snajperkę. Albo nie. Pakiet skarbu przyda mi się. Pierścień już blisko. Czas. Gdzie jest ten pakiet skarbu?
Otworzę tunel. Ach, dobra, mamy już nowego lidera zabójstw. Oddalili się, to Krzyniegro. Tym bardziej, że jestem postacią, która może wykryć dane łupy. Powaliłam, atakuję wroga. Powaliłam następnego. Jestem pod ostrzałem. Atakuję wroga. Gdzie oni są? Posłałam gwiazdę energetyczną. Zostałam powalona. Przeładowuję. Leci granat. Leci granat odłamkowy. No i tyle. I koniec. I myślę, że na tym zakończymy odcinek. Słabo mi poszło. Wkopali się, no niepotrzebnie atakowali moim zdaniem. Trzeba było pozbierać fajne rzeczy, żeby móc walczyć z przeciwnikiem. Ale trudno się mówi. I myślę, że w następnym odcinku dalej będziemy próbować lobą grać. O, dostaliśmy jeszcze minerały rzemieślnicze. I ja myślę, że na tym zakończymy nasz odcinek. Także trzymajcie się ciepło i cześć. Oczywiście polecam zasubskrybować kanał i dziękuję wam za wszystkie lajki. Trzymajcie się ciepło, cześć.